wysoka odporność Twoja i Twoich dzieci, być może Twoich bliskich, to jest element spokoju, który towarzyszy Wam w codziennym życiu. Pewnie wielokrotnie było tak, że kiedy Ty chorowałeś, kiedy chorowali Twoi bliscy, paraliżowało to życie rodzinne, powodowało pewne obawy, lęki, zaległości, które później trudno było nadrobić. Dlatego takim rozwiązaniem, które sprawi, że będziesz codziennie funkcjonował prawidłowo, są elementy wspierające odporność. I pewnie zdajesz sobie z tego sprawę, że zastosowanie takich elementów doprowadzi do tego, że sezon jesienno-zimowy przejdziesz totalnie bez infekcji. Wydaje się niemożliwe? Jest to bardzo możliwe, nawet w okresach największej zachorowalności. Wystarczy do tego użyć kilku bardzo podstawowych produktów. Po pierwsze to pałodarko, to jest wyciąg z kory drzewa lapacho, który doprowadza do tego, że wszelkie stany zapalne są zdejmowane w Twoim organizmie w zalążku, więc stosowanie dziennej dawki w przypadku dzieci 2 sztuki dziennie, w przypadku dorosłych około 4 sztuk dziennie, sprawi, że wszelkiego rodzaju infekcje będą przechodzić bokiem. Natomiast kiedy stan zapalny się już pojawia i się zaczyna rozwijać, wówczas można stosować nieco większą dawkę po to, żeby stłumić każdą formę przeziębienia, czy infekcji, czy innej dolegliwości w zarodku. Intensywne zastosowanie polega na tym, że podaje się 1 sztukę co godzinę przez minimum 1 dzień do 3 dni. Drugą rzeczą, która jest bardzo istotna dla zachowania odpowiedniej odporności, to tran. I pewnie pamiętasz nieraz z dzieciństwa Twojego lub Twoich bliskich, kiedy tran podawany był przeważnie w okresach przejściowych. Co powoduje, że tran jest tak mocno wspierający odporność, to przede wszystkim skwalen. Skwalen to jest substancja głównie przeciwzapalna również, ale również działająca bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o obciążenia wirusowe. I stosowanie regularnie z produktu, który ma bardzo wysoką dawkę skwalenu, a w jednej tabletce masz 90% skwalenu, co odpowiada 5 łyżkom tranu, albo i nawet więcej, w zależności od tego, jaką jakość tranu stosujesz na co dzień, wówczas znacznie podnosi tą Twoją odporność, jeżeli chodzi o przewlekłe infekcje wirusowe. Więc jeżeli chcesz uniknąć wszelkich infekcji, to wówczas tran w dawce 1, 2, 3 sztuki dziennie, w przypadku dzieci wystarczy 1, w przypadku osób dorosłych 2 do 3 sztuk. Natomiast kiedy infekcja zaczyna się rozwijać, można zwiększyć to dawkowanie nawet do 5 sztuk dziennie, co sprawi, że wszelkiego rodzaju infekcje nie rozwiną się, a Ty będziesz mógł cieszyć się przez jesień dobrym zdrowiem i cieszyć się z tej pogody, która nadchodzi, czyli wszelkiego rodzaju zabaw w śniegu, a czasem nawet skakania po kałużach. Pytanie, czy jesteś rzeczywiście tym zainteresowany? Bo jeżeli tak, to rozwiązanie bardzo proste i bardzo skuteczne jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeżeli chodzi o rozwiązania WIP-owskie, a szczególnie w przypadku dzieci, kiedy podawanie leków dla dzieci jest dosyć problematyczne ze względu na smaki, ze względu na bunt ze strony dzieci, to jest bardzo fajne rozwiązanie jeszcze jedno, o którym koniecznie powiem, dlatego żebyś mógł tego użyć, jak będziesz miał taką potrzebę. To jest stosowanie srebra koloidalnego, które totalnie nie ma smaku, nie ma zapachu, smakuje jak woda. W przypadku katarów można aplikować do nosa po jednej kropelce i do ust. Regularne stosowanie w takiej formie, szczególnie w sezonach silnie infekcyjnych, sprawia, że skłonność do pojawienia się infekcji jest minimalna, a jeżeli już się coś pojawia, to można tego srebra użyć zamiast soli fizjologicznej do nebulizatora i przeprowadzić inhalację. Pytanie, czy fajnie jest nie chorować na jesień i przejść ten sezon obronną ręką i mieć spokojne życie i nie martwić się od zaległości i codzienne funkcjonowanie, czy jednak wybierasz rozwiązania, które są bardziej tradycyjne, ale mniej skuteczne? Decyzję zostawiam już Tobie.